Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna. Posłuchajcie, bratkowie, tej niewygodnej prawdy. Polska jest skąpana we krwi niewinnych, we krwi naszych przodków i świętych polskich męczenników. Dziś szakale i hieny robią wszystko, by o nich zapomnieć. Dziś zamieniają polskich świętych na podszedł świętych z innych narodów. Nie uniżamy świętości świętych pańskich, o nie. O swoich świętych męczennikach zapominamy, a cudze chwalimy i wprowadzamy je do naszego narodu. Dalej przypomnę wam trochę o naszych świętych męczennikach. Dziś doprowadzili nas do tego, że Polak Polakowi jest wilkiem. Podzielili nas. Jak to zrobić? Tylko powrót do tradycji, do naszych polskich świętych pańskich i męczenników. Do nich odprawiać nowenny, a nie na potrzeb innych państw. Polacy mają już od wieków głównego patrona Polski i Kościoła katolickiego, świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, jak również głównego patrona Polski odrodzenia Królestwa Polskiego, świętego Stanisława ze Szczepanowa. To do nich powinniśmy dziś odprawiać nowenny o odrodzenie się Kościoła katolickiego w Polsce, jak również o odrodzenie się Królestwa Polskiego Narodu. Wiemy, kto robi wszystko, by o tych świętych patronach zapomnieć. Skierują wasze oczy tam, gdzie o wszystkim zapomnicie. Potrzeba nam nowenny do świętego Andrzeja Boboli i męczennika, drugorzędnego patrona Polski, nie uniżając jego świętości ani męczeństwu, który jest patronem od spraw trudnych. Dziś naród polski przechodzi i zmaga się z trudem tyranii i najeźdźcami polskiego narodu. Okupanci siedzą w rządzie i episkopacie. Jak również nie można zapomnieć o nowennie do świętego Stanisława Kostki, który jest patronem Polski. Przede wszystkim jest patronem młodzieży i dzieci. Zastanawiam się tylko nad tym, kiedy Polacy zrozumieją, że dopóki nie zawalczą o Boga, Jezusa Chrystusa i Jego Kościół katolicki, o powrót katolickiej mszy wszechczasów po łacinie do centrum ołtarza, o Matkę Kościoła, Najświętszą Maria Pannę, o jej szacunek przeciw profanacjom jej wizerunków. Kiedy Polacy zrozumieją to, że dopóki nie zwrócą się do Króla Polski i Królowej Polski, nic nie dają rady sami zrobić? Wyprali wam mózgi poprzez nowoczesnych, charyzmatycznych kapłanów, piękniejszych takich, pobożniejszych. Czy wiecie, że prawdziwy Kościół jest poza murami waszych parafii? Skąd macie wiedzieć, jak około od 50 lat zmienili waszą mentalność z katolickiej na protestancką? Oszukali was szakale zasiadające dziś trony w niesławnym i niepolskim episkopacie. Pytacie, co robić? Jeśli apostołowie buntowali się przeciw Sanhedrynowi, tak i wy powinniście iść w ich ślady i buntować się przeciw episkopatowi. To dzikie bestie, które okupują Kościół katolicki. Rozrywają go na szczępy, zamieniając na synagogę szatana, na judeoprotestancką jaskinię zbójców dla wszystkich nacji heretyków, schizmatyków i odstępców. Posłuchajcie. Ojczyznę naszą trzeba budować na tradycji naszych przodków. Nasze pokolenie powinno być budowane na wartościach katolickich. Nie budujmy Kościoła i patriotyzmu na wartościach europejskich, na Unii Europejskiej, na wspólnych wartościach Europy, która dziś zalała narody demoralizacją dzieci i młodzieży, niszczy wartości wiary katolickiej. Budujmy raczej patriotyzm i wartości narodu polskiego na tradycji naszych przodków i świętych pańskich polskiego narodu. Zastanawiam się tylko, kiedy polscy patrioci pójdą z marszem pod episkopat i swoje kurie upomnieć się o prawdziwą, niezmutowaną mszę wszechczasów.
Jak chcesz się narodzie Polski odrodzić, nie walcząc o wartości katolickie w Kościele? Wolisz to, co dają ci protestanci i judaczkowie? Jak chcesz się zwać narodem królewskim, nie walcząc o wartości Kościoła królewskiego, katolickiego? Posłuchajcie. Przede wszystkim potrzeba wzbudzić sobie ducha do walki. Jest takie słowo chcę. Musicie chcieć. Potrzeba zacząć od swoich parafii. Ci, co zwą się jeszcze katolikami i tworzą marsze po Polsce, widzą i wiedzą, co zrobić. Dziś potrzeba nam podjąć nowennę do świętego Wojciecha, głównego patrona Polski i Kościoła w Polsce, o odrodzenie wiary katolickiej i powrót mszy wszechczasów. Do centrum głównego ołtarza. Nowenna do świętego Stanisława ze Szczepanowa, głównego patrona Polski, o odrodzenie się królestwa w narodzie polskim. Nowenna do świętego Andrzeja Boboli, męczennika, nie uniżając jego żadnej świętości, który stał się patronem od trudnych spraw. Polska przechodzi dziś wielkie trudy, musząc walczyć z okupantem rządowym i episkopalnym, aby święty Andrzej Bobola pomógł nam odzyskać naród polski i przegnać okupanta, skąd przyszedł. I po czwarte, potrzeba nam nowenny do świętego Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży, aby pomógł nam w odnowieniu ich serc i moralności, jaka została zdewastowana przez niszczycieli narodu polskiego. I o to powinniśmy dziś zawalczyć. Z tymi patronami właśnie, ze świętym Wojciechem, Stanisławem, Andrzejem i Stanisławem Kostką. Sami nic nie zrobimy. I jeszcze jedno, co mi dziś leży na sercu. Bandyci duchowi chcieli ukryć przed nami objawienie świętego Michała Archanioła w Polsce. Chcieliby to miejsce ucichło, żeby o nim nikt nie pamiętał, żeby nie nabrało rozgłosu jak Gargano. Najlepiej, jakby o nim zapomniano na potrzeb właśnie Gargano. Nie uniżamy objawienia świętego Michała Archanioła w Gargano. Ale my, Polacy, mamy swoje. Święta Góra w miejscowości Bliznę, gdzie w 1624 roku objawił się święty Michał Archanioł. Później w roku 1745 arcybiskup Sierakowski podniósł ten kościółek na wzgórzu do rangi samego sanktuarium. Są dziś pewne nacje w Polsce i episkopacie, którzy chcą, by o tym miejscu zapomnieć, żeby nie nabrało rozgłosu. A przykaz jest taki: wszystko mamy robić na potrzeb Zachodu, a o swoim polskim zapomnieć. Polska nie ma mieć nic swojego, ma stać się krajem niewolniczym. Dlatego jest nam potrzebne wsparcie z nieba tego wielkiego księcia Kościoła katolickiego, należącego do Chrystusa Pana. Jak podaje nam Księga Daniela w rozdziale 12. W tym czasie powstanie Michał, wielki anioł, opiekun synów Twojego ludu. I nastanie okres ucisku, jakiego dotąd żaden naród nie doznał. W tym czasie Twój lud zostanie ocalony, każdy, kto jest zapisany w księdze. Wielu pośród tych, którzy śpią w prochu, powstanie. Jedni do życia wiecznego, a inni ku hańbie i wiecznej wzgardzie. Mądrzy będą jaśnieć jak blask nieba, a ci, którzy wielu prowadzili ku sprawiedliwości, jak gwiazdy po wieczne czasy. No tak, posłuchajcie. Jeśli chcecie mieć obrońcę za świętego Michała Archanioła, to musicie o ten lud Boży, Kościół apostolski, katolicki walczyć, o jego sprawiedliwość w nim, walczyć o przywrócenie czci świętemu Michałowi Archaniołowi na świętej górze Bliznem. Wtedy święty Michał przyjdzie wam z pomocą, jak to zrobił w 1624 roku.
Tam jeszcze przed objawieniem na tej górze oddawano cześć świętemu Michałowi Archaniołowi już. Dlatego ze względu na oddawanie mu czci przyszedł ludności bliznego i okolic z pomocą. Znacie stare przysłowie. Cudze chwalicie, a swojego nie znacie. Ja tu bym dodał jeszcze do tego. Czy chcecie zapomnieć? Bo ja zrobię wszystko, by o naszych świętych pańskich patronach i objawieniu świętego Michała Archanioła nie zapomniano. Tego wymaga sprawiedliwość z Księgi Daniela z 12 rozdziału. Idźcie do waszych proboszczów i mówcie im o tej świętej górze, w bliznę, o objawieniu się. To objawienie się świętego Michała Archanioła w bliznę na tej górze jest związane również z historią i tego się nie da ukryć. I to by było na tyle, bratkowie. Wracajcie do wartości katolickich przed Soboru Watykańskiego II i świętych patronów świętego Wojciecha, Stanisława Andrzeja i Stanisława Kostki. A Polska nie zginie. Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu w centrum ołtarza w Kościele Chrystusa Pana i w waszym życiu, wszystko będzie na swoim miejscu. Jeśli msza wszechczasów świętego Piusa V wróci do kościoła, do ołtarza, na swoje miejsce, jak to zawsze miało miejsce przed Soborem Watykańskim II, wtedy Polska się odrodzi. Wy natomiast musicie sobie tylko jedno uświadomić. Kto tu jest Bogiem i kto Stwórcą, a kto tylko stworzeniem? Kto dał prawo, nakazy i zakazy? Jeśli to pojmiecie i wybierzecie słusznie, to wszystko się odmieni w waszym życiu i w Królestwie Narodu Polskiego. I pamiętajcie, nie wprowadzajcie do Kościoła Chrystusa Pana nowych wizerunków Jego Matki, jakichś dziwnych Maryjek. W polskim narodzie mamy wizerunki Maryi Królewskie, które są od wieków w narodzie polskim. Każdy, kto sprowadza z zachodu nowinki, nowe jakieś wizerunki maryjne, powykrzywiane, z uśmieszkami dziwnymi do narodu polskiego, które bluźnią, a wręcz uniżają godności królewskiej Najświętszej Maryi Panny, niech wie, że naraża się na gniew samego jej Syna Jezusa Chrystusa. I już nie wspomnę o świętym Michale Archaniele. Niech wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna. Do Syna! I obyś był zawsze albo zimny, albo gorący. Bo jak będziesz letni na te wszystkie sprawy, taki tolerancyjny, Chrystus powiedział wyraźnie, wypluję cię z moich ust, wypluję cię. A jak cię wypluję, to tylko wieczne potępienie. I będziesz sam sobie winny, że nie sprzeciwiałeś się złu, że tolerowałeś wszystkie profanacje w kościele, że nie upomniałeś się o prawdziwą katolicką mszę świętą, o której mówiła Matka Boża w Gieczwałdzie i w Osuchowej wspomniała. Sam sobie będziesz winny, sam siebie wystawiasz na potępienie, stając się letnim. Tacy jak ci kapłani dziś charyzmatyczni, wszystko przyjmują, wszystko fajnie, szeroka droga, pełne konto, ciepły kącik, flaszeczka koniaku na wieczór. Dziękuję, jak dobrze, Panie Jezu, no dobrze. Zobaczymy, czy ci będzie tak dobrze jednemu i drugiemu. A pod filmem umieszczę bardzo, bardzo mocny link. Szczególnie do patriotów, żebyście się tak uświadomili pewną sprawę. Będzie link do filmu i w komentarzu przypiętym. Skorzystajcie koniecznie z niego. Przeczytajcie dokładnie.